No dobra, słuchajcie, zaczynamy. Spotkanie numer 2 dnia dzisiejszego. Mapa nie... ta, którą, na którą wszyscy czekali, czyli Demiraż. Nie oglądałem jeszcze Większe Dzieci. A może oglądałem, ale nie pamiętam. W CT mamy Uranka, Rika Shinkume, Rinka Shinkume, przepraszam, Sorel, Taku i Dzierka. Natomiast w terrorystach ZFK, Kilo, Iko, Legal i Lucky. Jestem ciekawy, co tam. Oczywiście na tą pierwszą rundę terroryści. No, terroryści dość standardowo atakują B. A tak trochę nie mrało. Widzimy tutaj trzech terrorystów, którzy wbiegają. No tak, czterech, już pięciu. Tak, mimo że ten. Frag za frag, ale zobacz, jak nie sprawdzili tam BS-a. Już kład w pakę Legal. Tam jeszcze był Dzierka ukryty na bombsidzie. No, kompletnie tutaj mają problem ze sprawdzeniem BS-u, bo tam Taku jeszcze biega. No, ale mimo wszystko teraz dało sobie radę. Dużo chaosu w tej rundzie na pewno. Szybko pofortowali właściwie antyterroryści, oni tam już byli dobrze ustawieni. No szkoda też, że słabo się tam tak naprawdę pokowerowali i dali się też powybijać nie, terrorystom. Kotwicz napisał Janusz, ale nie grał chyba. Chyba nie grał, nawet nie wiem. Siema Grejni, czy zasypiam? Nie, Archiwum raczej Archiwum X, ja polecam książki Archiwum X, miałem całą serię kiedyś. Oglądałem, Archiwum X to był pierwszy serial, który obejrzałem praktycznie każdy odcinek, nie? Takie, ale też, takie rzeczy też nie, nie. To też jest jakaś tam fantastyka, ale taka już. Archiwum X było zajebiste, nie? No później to już się zrobiła taka komercha, nie? Ale te początkowe odcinki były naprawdę fajne. A z ostatnich takich filmów, który bardzo mi się podobał, ale już nie pamiętam tytułu, to było. Ale podobał mi się ten film. To było o kolesiu, który miał jakieś takie tabletki, co mu przyspieszały, kurwa, myślenie. I tak na giełdzie no, tam... No, no, co to było? Czekaj, czekaj, no zaraz będą... Tutaj ktoś będzie wiedział na czacie. Ale zarąbisty też był ten film, nie? Tak. Te tabletki też fajne w ogóle. To... No, ja bym się tam przypierdolił. Jak on tam płynął, nie? No. W ogóle by się nie szczypał. Nie, ja bym się tam nie pierdolił, powiedzmy sobie szczerze. Jestem Bogiem, dokładnie. O, dokładnie, właśnie. Dokładnie. Limitless po angielsku, tak jest. Limitless. Dokładnie. Niezłe, to też było świetny, niezłe. Świetny film, no fajnie. Fajnie się go oglądało. Przyjemnie. Fajny pomysł w ogóle, nie? I taki tam coś innego, nie? Bo generalnie dużo filmów, wiecie, no są praktycznie takie same, nie? A tutaj rzeczywiście... Niezły ten film, no. No, antyterroryści już mam zachowują. Dobra, my tu gramy, rozmawiamy o filmach, właśnie. A my tu to mamy jest meczek. Taki fajny temat, wiecie, to nie, filmy i książki według mnie to jest świetny temat, bo każdy ma tam jakieś swoje zawsze preferencje. I można sobie fajnie pogadać się tutaj, powymieniać doświadczeniami, no ale mamy meczek oczywiście, musimy go tutaj sobie obejrzeć, żebyśmy wiedzieli, kto z tych zawodników jest godzien bycia w drugiej turze naszego projektu. Ty po prostu walcz. Może być, ale... Tak, temat rzeka. Temat rzeka, dokładnie. Może nauczycie się komentować. Wiesz, kolego. Tak czy dobrze jak tym Mrozu, to my na pewno nigdy nie będziemy, to wiesz, to po pierwsze. Nie umiemy komentować, no i bardzo nam przykro, no. No. Droga wolna na inne streamy. Ciumax, ale to Ciumax to już... Tak, to się teraz wyświetliło, to się wyświetliło. Ciumax, no to jeszcze raz wielkie dzięki Ciumax. Ciumaxowi można dziękować, bo Ciumax to jest stary koks. No, dokładnie. Trzeci sezon z nami. Wracamy do meczyku już w końcu. Tak, mimo że tutaj... Terroryści tutaj te chyba wygrało, zaczynają nam... Tak, tutaj Kilo wchodzi, zabawna sytuacja, bo oprócz jednego zawodnika na Edwardzie nie było nikogo na tym B. Także zrobili tutaj staka na A, nam antyterroryści, ale bardzo ładnie to wykorzystało Tero. Kilo sobie wszedł na BS-a, ależ teraz taką mu sprzedaje głowę ze skauta. Sytuacja 4 na 4 i bardzo obity Iko. Dobra, tam teraz najdę do kuchni i pada Taku. O, opanowana sytuacja przez Tero. Już teraz praktycznie ta paka już bardzo długo tyka. Także wystarczy ją tylko dobrze. Dobrze. Laki prawie team killa zrobił. No prawie tak, bo Iko tylko 2 HP.
Wojt Onis, mi się Ex Machina aż tak nie podobał do końca, chociaż nie mówię, był spoko, nie? Wilk z Wall Street też dobry, tak, dokładnie, dokładnie. A Wilka z Wall Street właśnie nie widziałem. Bardzo fajny film, tak. A to on z DiCaprio tam grał, nie? DiCaprio wiadomo, że jest fenomenalnym aktorem ogólnie. Nie, na przykład Django z DiCaprio, bardzo mi się podobał, Quentina Tarantino, jak ktoś nie widział, to polecam. Jeszcze jeden był fajny film z DiCaprio, co on na tej wyspie taki był. Ale nie ta nawiedzona wyspa czy tam coś, tylko rajska coś tam. Tak. Też fajnie, no. No, też niezły. Wracamy. Pierwsza runda na fullu, graczy CT. Widzimy, jak Sorel sobie kontroluje tam stack u środek. I pierwszy frag już właśnie zdobył nam ten zawodnik. No to jest pierwsza runda na full anterysów, oni tutaj no tak, przekazują 3-0, muszą zacząć te fragi wyciągać tam, taku! No bardzo agresywnie, ale miał tutaj szczęście, taku. Tam milimetry dzieliły go od tego, żeby się Karcik, na kulę jakąś od terrorysty. Na szczęście taku przeżył, na szczęście oczywiście dla nie terrorystów, no oni tej rundy potrzebują. Przegrywają już, tak jak mówiłem, 3-0. No i taku zabija na środku, ładnie tam Iko podchodził sobie pod to okno, no ale... Taku go jednak wyciąga. Jest już przewaga, jest już 5-3. No to powinna być runda dla antyterrorystów. Zobaczmy, co oni teraz zrobią. No mają taką przewagę, teraz tylko głupio nie wychylać. Legal wyciąga jednak Sorela tam na galerii. Rinka Shikume. Chyba jakiś japoński zawodnik. Dwa fragi. No Hachi Hachi. Rinka tą... Tak, to jest kuzyn Hachi Hachi. Nie daje kuzyn Hachi Hachi, czyli Rinka Hikichukume. Weź tą galerią. No i Kilo zostaje sam, doskonale wiedzą antyterroryści, gdzie on jest. Paczka leży tam na środku. No Rinka Shikume kończy, to była jego runda. 3 fragi, bardzo ładnie. Wiadomo, że oglądałem głupi i głupszy. No wiecie, no to są standardy, to są klasyki, nie? No, Incepcja bardzo dobry. Infiltracja gorsza, Incepcja lepszy. Dobry filmik, ta. Incepcja kozak. Na bogatości, też mi się bardzo podoba. Tak samo ktoś tam napisał z tych nowych, ten Interstellar. No mi się bardzo podobał, nie? Bardzo mi się Interstellar podobał, się wkręciłem w niego jak smok, nie? Jak ktoś nie wiedział, to też polecam, naprawdę. Byłem w kinie i to jeszcze fajne były te efekty specjalne. W szczególności na tej planecie, gdzie były takie te wielkie fale, chociaż może nie powinienem tego mówić, bo zdradzam, no tak bardzo. No, Atero tutaj nam się przygotowuje z wyjściem na... Lecą już smoki, powoli, nie, jeszcze nie. Jakiś nade. Od Uranka. No, lecą w końcu te smoki, także będziemy tutaj widzieli dobry Mołotow od Dzieraku. Dobry flash, ale oślepił tak naprawdę tylko i wyłącznie swojego zawodnika, swojego kolegę z teamu. Uranek z pierwszym fragiem, tutaj może dostać w plecy, bo właśnie dostaje, ale 2 fragi już od niego. No myślę, że tutaj sytuacja jest całkowicie opanowana, chociaż Lucky no ma tutaj trochę szczęścia, że tak daleko mu się udało dojść. Ależ teraz Lucky tutaj praktycznie sobie wypracował sytuację 1-1. Ale szybka rotacja ostatniego z zawodników CT. I to no, jest przejęli druga... teraz inicjatywę, czyli inicjatywę antyterroryści. Już druga runda wygrana pod rząd. Tutaj mają taki bardzo wyrównany skład jak na razie. Tam zobacz Patryk, wszyscy właściwie po 3 fragi, tylko tam taką 4. No dokładnie, bardzo wyrównane. No tutaj Lucky zrobił 3 chyba fragi w tej rundzie. Zobaczmy teraz. No i teraz leci na eko, szybkie wejście na bombsite B. Tam jednak taku już fraguje. No ale nie do końca sobie. Za to Sorel tutaj robi takie niespodziewane plecy. Zobaczymy, czy teraz kompletnie tutaj to ogarnie. No nie, z jednym Kilo fragiem tam już. Kilo spojrzał, ale nie dał rady. No i Legal z Lucky tutaj wypracowują sobie jakąś taką niezłą sytuację. No mogą to no, ugrać. Mają szansę. Zobacz, Uranek jest już bardzo obity. No, ale jednak bez tych kewlarów ciężko. Dokładnie. Tam odbili nam zawodnicy antyterrorystów. Celowniki poszły w górę, nie mogli nic trafić. Bombsite odbity. Kolejna runda dla CT, ale było blisko. Jak na eko, to myślę, że bardzo dobra runda. I podłożyli bombę i zabili 3 antyterrorystów. Więc tutaj no jak najbardziej mogą tą rundę zaliczyć do udanych. Iluzja ta, też niezłe. Iluzja też fajny. To właśnie takie filmy lubię. Iluzja, dobry film. Dobry film. Siemanko, Pixel. Wracamy do naszego spotkania.
Tero jak na razie, no, tutaj takim małym standardem widzimy, że chyba będą atakować nam BSA, bo dwójka zawodników podchodzi piwnicą. Na razie chyba takie troszeczkę bezsensowne te flesze tutaj na od zawodnika. Ale zauważ, że antyterroryści ani tak właściwie nie mieli kontroli tego środka. No oprócz tego, że tam taku był jedyny w oknie, no ale nie mogło sobie z jednym zawodnikiem tak naprawdę z okna poradzić terroryści, bo zobacz, że tam nie miał praktycznie żadnej pomocy wcześniej, a mimo to udało mu się wyciągnąć dwa fragi. Nie widziałem skazanego na śmierć. Nie widziałem. Teraz jeszcze kilo, tutaj daje się wyciągnąć Sorelowi tam w pałacu, no i zostaje nam tylko Iko. Sam na trzech, nie wiem czy Iko, no musi być, biegnie po bombę. Na pewno, ale co z tą bombą zrobi? Czy będzie zachowywał AWP, czy zdecyduje się tutaj spróbować jeszcze tą rundę ugrać? No, no ciężko, będzie ciężko. Cokolwiek. 30 sekund do końca, 30 sekund do końca. Ciężko. Krwawego diamentu chyba nie oglądałem też. Nie wiem, nie pamiętam, Decoy, czy oglądałem Vinci. No zdecydował się Niko, no wyście tutaj... Ależ tutaj załatwił dwóch zawodników antyterror. I frag za WP pierwszy. Niesamowite. I potem szybki ten drugi frag steka, no i teraz ma sytuację 1 na 1. Iko kontrataku. No kompletnie ich zaskoczył tutaj. No naprawdę niesamowita runda, jeżeli uda mu się to ugrać. Taki klacz 1 na 3, na pewno tutaj podbuduje morale terrorystów, tylko czy Iko da radę? Oj, tutaj nie spodziewa się, że terrorysta już mu przeszedł na BSA. Ojej, ale tam taku Luke nie do końca sprawdził miejscówkę, no to jest, to się zemściło, no tak właściwie zrobił tą ruch tą myszką w lewo, tak jakby chciał zobaczyć, czy ktoś tam jest, no ale nie spojrzał do końca. W samym rogu stał Iko. No i niesamowitą rundę nam Iko ugrał. Już chcieliśmy mówić, że to się nie da, że powinien zachowywać, że 30 sekund. No szkoda, że w takiej sytuacji, powiedzcie, jaki jest sens stania na blisko BS-ów? No nie ma żadnego, no. Wystarczyło się ustawić na daleko. On by musiał próbować podłożyć paczka albo cokolwiek innego zrobić. I tak była to runda wygrana. A tutaj dwóch zawodników na krótko widzieliśmy ustawionych. No ginie niesamowicie szybko. Trzeci zawodnik antyterrorystów na drugim BS-ie, także on musiał przerotować. Jeszcze niedokładnie sobie sprawdził tam. No, Kilo ładnie wchodzi na plecy. ZFK pilnuje. Tutaj Respatero. I to będzie runda na pewno dla graczy. Tam mu ranek jest, dokładnie Kilo wie, gdzie ranek jest, już po niego biegnie. Tak jest, po rundzie. Seriale. Rundę numer 5. Jedynym serialem, którym oglądałem i który lubiłem oglądać, to znaczy oglądam wszystkie kryminalne seriale, nawet w telewizji jak lecą, nie? Tam jakieś tam, kurwa, sensacyjne tam, to lubię, nie? Jak oni tam rozwiązują te zagadki niby tam, no to są głupkowate te seriale, ale takie coś lubię. A jedynym, którym nawet ściągałem, muszę się brzydko przyznać, to jest Dr. House. Oglądałem każdy odcinek. No ładnie. Wróćmy w takim razie do spotkania. Ze spokojem tutaj sobie grają terroryści po raz kolejny. Ale dwójka już podchodzi na drugiego BS-a, na B. No tak, udało mi się właśnie teraz już drugiego fraga wyciąga ZFK. No Rinka tutaj tak ustawiony, ale... Oj, nie dał kompletnie rady. No miał dobrą pozycję, mógł to wykorzystać. Nie udało mu się. Taku będzie robił plecy, ale ma OWP, także będzie mu ciężko tutaj w jakikolwiek sposób zaskoczyć. Będzie musiał to zrobić bardzo mądrze. Nie ma coveru paczki w tym momencie, ale tutaj już zawodnik Tero zorientował się, gdzie jest Taku. To jest Lucky, no i Kilo. Dobry cover z Edwarda. Zostaje nam sam uranek i to wygląda no na już, to, że to jest runda szans. Dla... Na pewno. To dla terrorystów. Już tutaj próbuję zachować sobie tą broń. Tak, to będzie runda do Tero. Czy urankowi uda się tą M-kę zachować? Nie, polski nie, nie. Już tam Kilo do niego biegnie, już go uranek usłyszał. No i nawet nie zachował tej broni uranek. Także będziemy mieć eko wykonania antyterrorystów, no na razie mało pieniędzy. Tak naprawdę no mają tarapaty, bo nawet gdyby zrobili teraz eko, to w następnej rundzie również nie będą mieli za dużo tutaj funduszy na zakup broni. Oglądałem uprowadzoną grę, nie oglądałem.
Tero, CT, będzie nam tutaj robili jakiś dojazd środka, dwa najdy, całkiem niezłe. No, jestem ciekawy, bo ale Iko daje radę. Mamy wojnę na środku, tymczasem Kilo już... No, proszę, jednak! Kumę, jednak z tego USP dwa fragi. I gdzie jest paczka? No paczka jest na... Mają paczkę antyterroryści tak naprawdę, chociaż teraz już Rinka Shikume pada. No i tylko dzierka. No zobaczymy, bo tutaj jest jeszcze od... Właśnie, tutaj z galerii idzie na... Tak jest, właśnie o to chodziło. Kilo zaskoczył. Nie spodziewał się, że zawodnik już tutaj zdążył przebiec przez B praktycznie, rzecz biorąc i cofnąć się na środek. Jest kolejna runda dla Tero. No już siódma, już 7-3. 7-3, tak. Ale skrót był całkiem niezły, no tam prawie się udało zrobić sobie sytuację 2-2. Taku... Szkoda, że tam tak szybko Rinka Shikume potem padł. Taku z pierwszym fragiem, ze środka chyba wyciągnął, no i dobrze tutaj ładnie rotuje, od razu pomóc na A. Oj, strzelaj Taku, strzelaj! Taku! Aj, już teraz zapomniałem. Gdyby cię Taku usłyszał. No, dokładnie. To byśmy powiedzieli, że ma haksy. Taku, tak. Haks. Zabija przez smoki, wak. Wak nadchodzi. Tutaj na A się nam nic nie dzieje, zobaczymy co jest na B. Na B też nic, terroryści bardzo defensywnie teraz ustawieni. No, Kilo nie żyje i tutaj widzę, że troszeczkę plan się posypał. Będą podchodzić nam na środek, a na środku jest Taku. Nie ma go na środku, on jest tutaj w kuchni gdzieś schowany. Siema synek, siema cię. Sorel nam siedzi na środku, ale Iko kolejny raz tutaj ma takiego ładnego, otwierającego fraga, bardzo ważnego w tej rundzie dla terrorystów. No, Iko to ten bohater terrorystów, wygra tą rundę 1-3. Mam nadzieję, że tutaj przez resztę spotkania pójdzie mu równie dobrze. O, ryzykuje tutaj ZFK, no kompletnie jakoś nie boi się nawet tego zawodnika, który może mu tam ewentualnie z dżungli wychylać. No a jednak daje radę, no uranek się nie popisał. Zły smok do respa i to widzieliście od razu dzierka Q. Wykorzystuje. 10 sekund, tutaj musi być dobry cover, no z tej strony paczki nie, się nie podkłada. I co? I 3 sekundy. Także nie, już zdążą, nie zdążą, znajdą. Jeszcze dzierka tam zabija Iko. I tak naprawdę wystarczył jeden dobry smok do respa rzucony i byłoby po rundzie, to znaczy runda zdobyliby tak terroryści. Jest, Patryk, no jeden... Nie, jak się ktoś nie umie rzucać dobrego smoka, no niestety taki jest counter strike, jak ktoś Lifty, się potrafi tęksić. Dzięki za resuba na drugi miesiąc, bardzo nam miło, że no, z nami jesteś. No Lifty, na bogatości. Na bogatości. Dalej z koksami Lifty siedzi. Nie no, ale to jest fajna ekipa jednak, Patryk, nie powiedz. No musi być fajne. No właśnie. Sherlocka też oglądałem trochę. Tak ci powiem, może być no. Ja wolałem zawsze tego Inspektora Colombo. Colombo też oglądałem, no. Ja Colombo oglądałem, zresztą mi się Inspektor Colombo. Kojaka. No Kojak to był kozak. Kojak, Inspektor Colombo. No byli kozacy. Tak, Inspektor Dzięcio, to jest trzeci jeszcze. No mało tutaj w tej wymianie z... Sorel, mimo tego, że gra tylko CZ, to już tutaj dwa fragi od niego na tym środku. I cały czas ma 100 HP. Ale jest 3-3, także... No ale zawodnicy już na BS-ie. No ma Kałacha. Teraz Taku tam niestety nie trafia z tej AWP Lakiego. Sorel miał tutaj nie Kałacha, tylko Famasa. No mógł wyciągnąć tego Famasa i po prostu zabić Lakiego. Tutaj troszeczkę się pobawił, ale Laki tak i tak w szoku. Rinka Shikume też w szoku tam. ZF-ka sobie po prostu przed niego zabił. Zostaje nam... Ależ mało brakowało. Sorel tu ładnie, ładnie strzelił głowę. No odwinął się jej głowę. No, ale... ładnie, ładnie. Obaj terroryści mieli poniżej 10 HP. Inspektor Gadget. Oglądamy, ale bajkę jakby mamy. Da-da-da-da-da, Inspektor Gadget. Idzie tak, zatrąbiłeś jak taka mała lokomotywa. Inspektor Dzięcio. Mamy echo wykonania antyterrorystów i taką tutaj... Taką czołówkę, Patryk, od twoich Overwatchu by można było nagrać. Tak. Inspektor Dzięcio. No teraz wykorzystało
dziewiąta runda już to Echo, bardzo agresywnie sobie weszli po Chylnią i tam ze spokojem sobie robili też plecy zawodnikom antyterrorystów. Bardzo pewnie wygrana tutaj ta runda. Zobaczmy, jak się przedstawią fragi. Iko 13, czyli rzeczywiście najwięcej. No on ładną tą jedną rundę naprawdę miał. Pamiętamy. Tak, Iko pamiętamy. Lucky 12, ZFK 12, 8 kilo i Rosengan 7. Po drugiej stronie Taku, Sorel, przepraszam, Dzierkaku i Uranek i Rinkashikume na ostatnim miejscu w tabeli. Sorel, refrek od niego, no ważny w tym momencie. Tak czy inaczej, tutaj Kiro sobie ze spokojem sam zajmuje BSAB, Laki fraguje nam, dokłada nam jeszcze fraga na so, no nie dają sobie rady na razie antyterroryści kompletnie. Z każdej strony atakowani tutaj i wszędzie na każdego BSA sobie wchodzą bez najmniejszych problemów tak naprawdę. Troszeczkę teraz tu Laki. Jestem ciekawy, chyba wiedzą, gdzie jest gracz CT. Ależ ZDFK tutaj pacyfikuje na sam koniec zamtaku. Nie pamiętam. Ze Smurfów. Nie pamiętasz piosenki ze Smurfów? Nie. Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć tamten świat, podłączcie się pod 1000 W i zapalniczki włączcie, gaz odkrycie i usiądźcie, zaraz wypierdoli was! To było to? To było to. To było to, Patryk. Poczułem się jakbym był dzieckiem z domu. Także tego, no. Wróćmy do spotkania. Rinka z pierwszym fragiem. ZDFK już wcelowany. No, szkoda, że nie cofnął nam tutaj Rinka, bo miał taką sytuację, że ze spokojem mógł sobie cofnąć. Wykorzystał to zawiązanie terrorystów. No ale teraz już mamy sytuację 4-1. Uranek już doskonale wie i zawodnicy antyterrorystów wiedzą, gdzie jest ostatni tero. Tam go dojeżdżają. Pojedynek. Wygrywa Sorel ze środka. Dobra sytuacja, jeżeli chodzi o wynik dla Tero. Zobaczymy, jak sobie poradzą. No ciekawe, jak ten maczek będzie wyglądał po mojej stronie. Raczej wydaje mi się, że ta drużyna, która teraz gra w Siemanko, Kacper. Bardzo, bardzo ułatwione zadanie. Kto ma ułatwione zadanie, kolego Pawełczyk? Antyterroryści. Wydaje mi się, że tutaj no, powinni dać radę na spokojnie. Mówisz? Jak fragaj po pierwsze? 15, 14, 13, 9, 7. No tutaj jeżeli chodzi o fragi, to tak nie masz takiej dominacji któregoś ze zawodników. Kolejne wejście na B, tym razem zamienili się stronami i kolejny raz bardzo łatwo sobie wchodzą na tego BS-a zawodnicy Tero. No jednak tutaj na tych miksach te wejścia na B są OP. No są, Uranek zabija nam jednego zawodnika z kuchni, walczy Dzierko Iko. Dzierko tam przeskoczył przez Smoka i na spokojnie Iko mógł go zabić. Ale no. Tego już nie wykluczował. Nie miał szans. Także słuchajcie, no ze spokojem sobie tutaj radzą zawodnicy Tero z wejściem na B. Taktyka zabójcza na miksach. Karwa, tylko jak ja zawsze gram, to taki łeb nie wiadomo skąd dostaje, kurwa, że... Zewarda dostajesz. Tak. Tam trzeba dobre nade rzucać na tą górę, nie? Tam jak spadną takie dobre nade idealnie w timing, to tam się pozamiata wtedy. Wiśnia, złamaj sobie nogę, no to bardzo nam przykro. No i co teraz Wiśnia zrobisz? Teraz musisz cały czas siedzieć na streamie i nas oglądać po prostu. No. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, Wiśnia. Także życzymy ci szybkiego powrotu do zdrowia, ale nie na tyle szybkiego, żebyś mógł na wtóre pooglądać. Nie wiem, żartuję oczywiście. No i zobaczmy, jak tutaj sobie radzą. Na razie terroryści na luzaku tutaj. Mimo tego, że mówili, że CT będzie przeważać, to jednak
Jednak widzimy. No tak, no wygrali teraz się tą pistoletówkę, wygrali drugą rundę. Dość pewnie. I druga runda również wygrana na pewnie. Liczę, że na polu jednak antyterroryści się postawią. Jak już będą mieli tą AWP na środku. O, CT też teraz będzie próbował tutaj skrótu środkiem. Ale Sorel. Czeka tutaj tak naprawdę. Buco. Ładnie, ładnie Sorel jak na razie tutaj sobie radzi. Dwóch CT nie żyje. Chyba też wie, gdzie jest trzeci zawodnik antyterrorystów. Ależ tam Nate. Tylko 14 HP zostaje graczowi antyterrorystów. No i dobija go Sorel. Nieźle sobie teraz Sorel tutaj poradził. Tym sposobem zostaje nam ostatni z antyterrorystów, który chyba będzie próbował może jakąś broń wyciągnąć. No, za dużo szans nie widzę. No chyba, że jakaś niesamowita akcja. No nie. Sorel, kolejny frag, już czwarty w tej rundzie. Ale ładnie sobie tam poradził. Dziś się spodobał twój żart, Patryk. Tak? Mhm. A Wiśnia, coś jesteś pesymistą życiowym chyba. No, Wiśnia, nie wiem. No. Szybko się zrośnie, raz. Wygrał piłę zaraz. Do wesela się zagoi. No. Ale spokojnie, Wiśnia, już w takim razie nie będziemy żartować sobie z tobą. Bo ci się żarty nie podobają, także nie będziemy cię tutaj męczyć. Nie męczmy Wiśni. Terroryści, mimo tego, że stracili pierwszego zawodnika, już na samym początku tutaj wyrównują stawkę. Sorel po raz kolejny ładnie zagrywa. A, ZDF-ka też. Podoba mi się ZDF-ka. Zobaczmy, ile ma fragów w ogóle. 15. Ale nieźle gra. A co kombinują nam terroryści? No w trójkę są pod BS-em. No nie wiem dlaczego teraz Uranek wyrzuca pakę. Patryk, jaki jest twój ulubiony superbohater? Paweł Sawy Pawelczak. No i tak i powiedz co robi jeszcze. Nowy Paweł Sawy. Mikołaj, no bardzo, bardzo mi przykro, a zarazem miło. Że będziemy się częściej widzieć. A jak można mieć pięknięty łokieć? Kurwa, nie za bardzo tego rozumiem. Ale... Jak można mieć pękniętą dupę? To jest pytanie. No, pękniętą dupę to już widziałem, nie? Tak? Tak, no pewnie. Kiedy? Nie mogę teraz mówić. Lucky zabija nam ostatniego terrorystę. Nieźle. Czy jeździłem motocyklem? Wiesz co, jak byłem młody. To było parę lat temu. Miałem motorynkę, później miałem Simpsona, później miałem detetkę 125. Jak się rozpierdoliłem tą detetką, to rodzice powiedzieli, że już mi nigdy w życiu nie kupią motoru. A rozpierdoliłem się naprawdę totalnie. Pękła ci dupa. Nie. Aha. Rozumiem. Tymczasem Tero. Po raz kolejny tutaj widzieliśmy proste smoki i tak naprawdę... Skuteczne. Ale przynajmniej dobre, zobacz, że i ten no, tak. Smok do respa, i ten smok tutaj na dżunglę Connect, i ten na schody. No wszystko wpadło tak jak powinno. No i to wejście się udało. No wracam, no nie wiem, tutaj Uranek troszeczkę w szoku, no cały czas plecami i odbijają te antyterroryści. Myślałem, że tutaj już nie dadzą rady i Lucky kończy nam rundę. Czy Lucky ma defa? Ma defa, także ze spokojem tutaj sobie ugra. Ewidentny tutaj błąd chyba Uranka, no bo tak naprawdę no spieprzał odwrócony plecami do zawodników antyterrorystów. Hitbox powraca z streamy 4K. No fajnie. Myślę. To idziemy na hitboxa. No, to idziemy na hitboxa. Tylko nie wiem, czy mój komputer wytrzyma, kurwa... puka, to co dopiero, kurwa, 4K. Dobra, wracamy. Tero na eko. Jednak miałeś rację, no CT zaczyna nam tutaj... ten wynik już 4 rundy. Przewagi, także... No tak, mówiłem, przegrali tą pistoletówkę, ale jak sam dobrze wiesz, Patryk, te pistoletówki
na tych glockach tutaj, to weźcie, bo to jest OP. Przegraj tę pistoletówkę, przegraj potem tę rundę eko, ale już na polu radzą sobie całkiem nieźle. No tutaj Kiro troszeczkę spanikował, mógł się lepiej zachować i mamy sytuację 3 na 3. No dobrze, że tam chociaż po fragu zrobili zawodnicy antyterrorystów, dalej już w tej. No dobrze, ale tutaj się blokują w wejściu do kuchni, widzę CT. To było dość dziwne, szczerze mówiąc. Ależ tam chyba poleci zabójczy nate na samochód. Tak jest, Lucky zabija taką, mam bardzo mało HP, ZDFK fraguje Sorela. I no uranek w szoku jak zwykle. No i tutaj Iko ze spokojem sobie daje radę. Czyli tak z tej sytuacji 3 na 3 bez żadnej straty odbijają w dalszej części gry gracze antyterrorystów i 13 runda już ląduje na jej koncie. No mówię, no. Jak na razie na tym fullu, no 3 rundy wpadły na konta antyterrorystów, czyli tak jak przewidywałem, że jak oni sobie szkupią te bronie, to będzie im te rundy wygrywać zdecydowanie łatwiej. No tutaj tymczasem już pierwszy frakiem nagle Terot, tak, z AWP-ki. Perez, nie pamiętam, kurwa, co to był za Simpson, ten z tymi osłonami, to jest tym takim kwadratowym, ale jak, czy on miał S51 czy SR50, nie mam pojęcia, bo wiesz, to było, kurwa. Jakieś 25 lat temu, nie? Także mogę nie pamiętać. Ale wtedy mi miała myśka, ale to nie ze Simpsonem, z motorynką mi zrobiła, kurwa, wtedy niespodziankę. Ja jebie, miałem komunię. I słuchaj tego. I byliśmy z mamą na rynku łazarskim, bo oni tam handlowali jakimiś tam rzeczami na tym rynku. I idę, bo tam sobie chodziłem patrzeć po tym rynku, co tam się dzieje. Idę i mówię do... I patrzę motorynkę. Mówię, mama, jaka piękna motorynka. Mówię, kurwa, taka ładna, nie? Taka była niebieska. Taka piękna. A mama do mnie mówi, w sekundę. No dobra, to ci kupię. A ja, o kurwa. Znaczy bez tego, kurwa, nie? W szoku. Aha. W szoku totalnym, nie? No i rodzice samochodem, nie? Ja nie pamiętam nawet jaki mieli samochód, czy tam Poloneza, czy co wtedy w tych czasach. I ja tą motorynką przez całe miasto, kurwa, taki szczęśliwy, ty w ogóle. No a potem ją rozbiłeś. Wiesz co, bo ja mam tak, nie? Że mój ojciec, wiesz, ja byłem bardzo młody, nie? Generalnie. Jak każdy. No jak każdy, nie? Każdy kiedyś był bardzo młody. A mój ojciec, no raczej do takich, kurwa, złotych rączek, ewentualnie do osób, które z motoryzacją miały coś wtedy wspólnego, no za bardzo nie mieli, nie? I tam, wiesz, zawsze tatusiowie, wiesz, pomagali, nie? W tych motorynkach, aha, tam, wiesz, dłubać i tak dalej, nie? No. I one tam w jakimś stanie były, nie? No. W jakimś tam stanie były, nie? A mój stary miał tam generalnie wyjebane na to wszystko, nie? No i ja, wiesz, ja lałem, kurwa, no i jeździłem, nie? No aż w końcu się rozpierdoliło, nie? Bo tam ani oleju, ani niczego, nie, wiesz, nie? No. Wiedziałem, że tam się doleje olej, ale wiesz, no nie wiedziałem w jakich, bo tam się dolewał olej do benzyny, nie? Żeby było smarowanie silnika. No i wiesz, gdzieś tam mi tam, nie wiem, tłumik mi gdzieś tam odleciał, nie? Bo robiłem, wiesz, ten koniki, kurwa, gdzieś tam mi coś odleciało. Sam to później, wiesz, na taśmę, później się dziwiłem, dlaczego mi się to pali, kurwa, wszystko. No ja byłem jakby, nie? No. To szkoda, Patryk, nie? Ależ Kilo to sprzedaje głowę. Widziałeś te głowy? Tak, widziałem. Ładnie, no jedna głowa, bardzo ładna. No z tego Digla Kilo rzeczywiście tutaj antyterroryści teraz odbili. Aż myślałem, że to będzie runda lotero. Z kwadratowym bakiem, nie z owalnym. Z kwadratowym, no kurwa, na bogatości. To była nowość, jak kumple zobaczyli na osiedle, jak wyjeżdżał motorynką z kwadratowym bakiem, to zwariowali, kurwa. Jeszcze miała taki lakier metalik, ty rozumiesz. Ale nie mogę się sobie wyobrażać, jak tam popylałeś, nie? No kurwa, dumny, tam... Dumny taki dzięcio, tam zadowolony. Dumny, nie? A najlepiej się na motorynce na dwójkę zawsze jeździło, nie? Jeden na baku, drugi tam, kurwa, na siedzeniu i jazda, nie? To były jaja. Easy na kozaka. No kurwa, no słuchajcie, na ile ja wtedy miałem lat, ty, to chyba była... Nie wiem, to wtedy chyba komunię miałem, kurwa, jak dostałem tą motorynkę, ty.
tego co pamiętam dobrze. To jak się miałem znać na czymkolwiek? A poza tym, no, to też były troszeczkę inne czasy. Był taki dostęp strasznie ograniczony, jeżeli chodzi o jakąkolwiek wiedzę, wiecie. To były, kurwa, polmo zbyty i to wszystko, nie? Nie było żadnych warsztatów samochodowych, niczego. Dobra, wróćmy do meczu, bo tam się kończy powoli. No bo tutaj na czacie to połowa, wiesz, sama zbudowała motorynkę. No, no, ja wiem, oczywiście, no. Jak mógłbyś, Patryk, nie wiem. Dwóch na dwóch, no ładnie Iko, kolejny raz. I Kilo chyba spodziewa się zawodnika, ale zobaczymy, czy tutaj da sobie radę, daje sobie radę. I to będzie 15 runda dla... Czyli 6 rund już mają przewagi gracze antyterrorystów. No tak myślałem właśnie, że po tej zmianie stron tutaj jednak ta strona CT mieli bardzo dobry wynik po Tero, nie? No jednak 10-5 to jest dobry wynik tutaj, tylko wystarczyło doprowadzić sytuację do końca, to się udało. Jeszcze jest 15-9, no brakuje im jednej rundy, żeby wygrać i tutaj jeszcze jak najwięcej rund oczywiście, żeby jak najlepiej się pokazać. Zobaczmy, co nam tutaj wykombinują. Olew tam dzierka strzelił, lakiemu głowę. No widzisz. Dobrze, że widzisz, Petrax. Dobrze, fragami jednak, sorry, ale już refraguje Killa. Ale to takie agresywne wyjście Tero może się udać. Uranek już tutaj robi plec od respa. Nie do końca gracze antyterrorystów wiedzą, co jest na rzeczy. ZFK. Zobaczmy, czy ta plecy tutaj wyjdą Urankowi. On musi bardzo timingowo tutaj wyjść, żeby żeby cokolwiek zrobić. No jednak Uranek teraz pomaga, dostał tam jednego fraga. Już broją bombę antyterroryści. ZFK, dobry cover. No ładnie ZFK. No mówię, że ZFK ładnie gra. No już ma 22 fragi, także się potwierdza to co powiedziałem. Iko również, no bo to na tych dwóch zawodników zwróciliśmy uwagę. Już Sajson tutaj widzę, zapisuje. Tak, moje ten. No tak, zobaczmy, no to muszę tutaj na kogoś zwrócić uwagę, wiesz, tam czytam. Chcę zobaczyć takiego, jak on tutaj sobie radzi jeszcze. Ależ no, dostaje, tak, ewidentnie. Nie, tak już któryś raz widzę, tej AWP potrafi tego pierwszego fraga wyciągnąć na środku. Także nie jest źle. No Iko nam tutaj daje refraga, ale zostaje mu tylko 32 HP. Tak czy inaczej, no na razie mamy frag za frag. Sytuacja 3 na 3, Sorel bardzo odbity, ale Iko również. Legal robi teraz nam przewagę w rundzie. Dziarku chyba nie do końca się spodziewa, gdzie jest Iko. A Iko sobie czeka ze spokojem tutaj na niego. Chociaż słyszy już chyba, że Dzierk... Kaku! Ucieka. Mieli sytuację, próba wejścia na B przez zawodników Tero, ale tam blisko B jest dwóch zawodników antyterrorystów i to może być problem tutaj. ZFK chyba jeszcze nie do końca się orientuje, co tak naprawdę się dzieje. Legal. Nie, to jest Rosengan. Ależ teraz znalazł moment na rzucenie tego flesza. Znowu ładnie tak naprawdę taku. Ależ ładnie też bombę. Iko zorientował się w tym, co się dzieje. Szuka tutaj pod celownikiem ostatniego zawodnika Tero. Nie, trafił tu nam taku. No dał radę zabić jeszcze Iko, ale ZFK na miejscu. 17 runda dla graczy CT. Tak, będą mecze z ekipą o 22, Izek napisał, że będzie, także... Jaka była wasza najniższa średnia w szkole? O karma. Patryk to miał 5-0 cały czas. Jasne. Same piątki. To jest chyba, kurwa, logiczne. Patryk miał 5-0, a ja miałem 4-9. No i tutaj chyba zabójcza broń na tej pozycji dla graczy Tero. Już mamy dwa fragi od Rosengana.
Jeszcze tutaj ze spokojem się przeżył. Zobaczymy, czy jeszcze z któregoś z terrorystów zabije. No tak, tutaj Sorella jeszcze nam fraguje. Także sytuacja 5 na 1. Lucky robi szybkie plecy i ostatni stero już nie żyje. 18 runda dla antyterrorystów. Mistrzykowski, nie miałem dużo przypałów w szkole. No tam, wiesz, bardzo dużo nawet bym powiedział. Iko, otwierający frag. Tero to na takim pół eko nam gra. No takiego Mołotowa to się chyba nikt nie spodziewał na tą paczkę. No, chyba tutaj troszeczkę za ofensywnie zagrał nam Iko. Leży też kilo. Lucky, trzy fragi, bardzo szybko. Rozprawia się tutaj z pochylnią i zabija też. Tak jest, frag numer 4. Ależ to Lucky rozdał. No rozdał, niesamowicie. Te szybkie trzy fragi, później jeszcze tego czwartego z pałacu. Zaskarbił same serce tą akcją. Mówisz? Naprawdę ładnie, no to siemanko, nie było przypadkowe. Dobrze, Toshi, dobrze, tam musisz z nimi jechać, nie? Bo ja widzę, że tutaj całe towarzystwo już się rozwyczyło troszeczkę. Kto ma turbo, ten się sprzeda. Ja, najgorsza uwaga, miałem jedną taką śmieszną. Patryk bawi się prezerwatywą na lekcjach. Taką miałem, to pamiętam dzisiaj, ale się kurwa bałem mamie pokazać. Ja że wiem, podpisała. Tam, że wychodzę poza teren szkoły czy coś tam. Ale się bałem mamie pokazać wtedy. Mama przyjechała po mnie samochodem, wtedy pamiętam do szkoły i rozryczałem się. Mówię, mama. Nawet nie pamiętam, która to była klasa, ale byłem młody. Zaskoczyło mnie tylko troszeczkę reakcja mojej mamy, bo nie zrobiła nic. Mówi, dobra, dawaj. Podpisała. Mówi, dobra, okej. Okay. Mama zadowolona, myślała, no dobra, synek tutaj już zabezpiecza się. Wiesz, to były jeszcze takie czasy, co wiesz, takie rzeczy to były strasznie tabu, nie? Aha. Bo to było od razu po komunie tak naprawdę, nie? Który to tam był rok. No ja nie miałem. Czy to jeszcze nie. Wiesz co, ja nie wiem, czy to czasem jeszcze nie była komunaty, bo ile ja miałem lat w podstawówce w trzeciej klasie, czy tam w drugiej, w trzeciej albo w czwartej, no to miałem. Ile się ma w trzeciej czy czwartej klasie lat? Nie wiem, 12. No, 12, no to był 90. No to było akurat, wiesz, no to jeszcze nauczycielki z komuny, nie? Tak naprawdę. Mhm. Wiesz, jak zobaczyły prezerwatywę, to pewnie w szoku, kurwa. Wracamy. Wracamy na ostatnią rundę. Na ostatnią no to już rundę, ostatnia runda. Ten meczek jakoś tak szybko mi zleciał, powiem ci szczerze, Patryk. Bo może dlatego, że nie było tych pauz takich jak poprzednio. Nie było pauz, a poza tym chłopaki naprawdę nieźle grają. No zobacz, no tak. No rzeczywiście, w tym jest, meczu tak, no. Można powiedzieć, że jest na pewno lepiej niż w tym poprzednim. Dokładnie, dokładnie. Tutaj tak większy ogar widać. No i ZFK nam kończy. 21 do 9. Iko 30 fragów, 28 laki, ZFK 27, Kilo 17, 16, Raisin Gun. Po drugiej stronie Taku, o i uciekły mi Sorel, Uranek. Także tak to, skąd miałem? No kupiłem w kiosku ruchu, no jak. Skąd miałem? Ukradł. A ja znalazł. Znalazłem. Dobra, idziemy do zawodników. Zobaczymy, co nam ciekawego powiedzą. Najpierw idziemy do przegranych, oczywiście. Tak, idziemy do przegranych, zobaczymy, co mają chłopaki do powiedzenia. Jak im się siemanko, witamy serdecznie. Siemanko, podobno. Jak tam meczek? Bo jak tam widzę tutaj... Spoko, meczek był fajny na poziomie szybki, więc chyba było okej, okay, co?
grało się przyjemnie, nie powiem, ale no, dobre, błędy dobre. Playowe przede wszystkim. Nie, nie było coveru wzajemnego. No jest. Bez współpracy, no, kompletnie. I tak, to trzyma się na B. Czy te pierwsze rundy jeszcze jakoś tam się w miarę kleiło wszystko? No tam, nie wiem, CT tam by robiliśmy tak, przed razem. Były, no ale... Wiesz, nie da się nic takiego skleić, nie wiem, nie tak. Nie, no jasne, to wiadomo, wygracie miksem, to tak na spontanie bardziej trzeba coś tam nie kombinować. No my sobie mieliśmy, tylko czy było dobre, to raczej nie wiem. Przynajmniej doświadczenie się trochę złapało. Ziomu się poznało. No. No, dziecko. Grało się fajnie, przyjemnie. Na bogatości po prostu. Dziecka, no. Ty byku. Na bogatości, no. No. To no. Najważniejsze, że się doświadczenie to było, ziomku się poznało, on to sporo. Wygodnie, ale gierka fajna ogólnie. Grało no, fajnie. No wiesz, nie zawsze ma się okazję tak pograć, jak jest taka widowna, nie? No, też. Jak widzisz o 1200 widów, to od razu łapać zimno, wszystko. Jest treści trochę? Łapa, lata, treści trochę strzela. Jest. No, dobra, super. Okay. Słuchajcie panowie, zjeżdżamy. Miłego wieczorku, za chwilę podamy wyniki, także jeżeli chcecie, to czekajcie, okay. Jeżeli nie, to jutro na Facebooku. Trzymajcie się, dzięki, cześć. Dzięki, cześć. Dzięki. Siemanko. Siemano. Siema. No jak tam panowie się grało, było ok? Cześć. Spoko, zajebiście. Zadowoleni? Tak, tylko nie szło. Pierwsze, trzeba ty z igla. Takie warzywa. Trochę było stresu, jak się patrzało tabelę 1500 widzów tam chwilami, także... No, mi ręka chodziła. Mi też, już tak czasami... Nie tak się mówi, nie? Tak się mówi, że tam niektórzy się śmieją, że tam, a, że zagrał tam warzywa, ale rzeczywiście trochę stresuje, tak się gra i tam tyle osób cię obserwuje, jeszcze ktoś tam cię dodatkowo od tego ocenia. No, tak. Nie ma lekko, ale... nie? Nie ma. No wygraliście, więc myślę, że było spokojne. Tak, mi tu na pewno piszą, że jak wygrywaliśmy rundy, to Izzy opowiadał o motorynce jakiejś czy coś. A mi, że Izzy to o film jakiś opowiadał. Wszystko wiemy, także tam spoko, loco, luz i spontan, nie? Także to, co chcieliśmy zobaczyć, to zobaczyliśmy. Czasami nie potrzeba dużo oglądać, żeby widzieć, czy ktoś dobrze gra, czy nie. Dokładnie, także... pierwsza tura, my tutaj mamy, wiecie, to nasze 3-4 miesięczne doświadczenie w oglądaniu tych spotkań i już właściwie często gęsto wiemy, nawet nie musimy lepiej zobaczyć, co wiecie. Lepiej dwa razy wypisano. Pierwsza runda i widać, że wszyscy goldzie grają. Tak, pierwsza runda i wiadomo, co tu chodzi. No tak jest, tak jest czasami. A to już nawet nie chodzi o to, czy rasz, czy nie rasz, to po prostu widać, no. Nie no, w pierwszej to tam też było okej, ale się nie pokrywaliśmy. Nie było coveru dobrze było. Trochę, ale było okej. Okay. Nie było coveru, no. No, to ze stresu. My tak ogólnie graliśmy bez info, gadżet, życie gdzie chciał, tak. Ja. Tylko tak na wyciąganiu graliśmy głównie. No dobra panowie, dziękuję wam uprzejmie, zaraz będzie ogłoszenie wyników. Kto tam się dostał do kolejnej tury, także zapraszamy tych, co się dostali. Tych, co się nie dostali, no to co, nie wiem, jak trenujcie, róbcie teamy, grajcie w CS-a, propagujcie e-sport. Fair play. Nie pracujcie, tylko grajcie. Jak się nie dostanę, to będzie z Mario. Dobra. Na razie. Dzięki. No do miłego, trzymajcie się, cześć. Wzajemnie.